Najtrudniejsze to zazwyczaj było transportowanie tego materiału na te dachy, bo jednak często te dachy są wysokie, rzadko się zdarza, żeby były niskie te domy. Zresztą teraz już jest coraz częściej, że się buduje parterowe domy. Kiedyś naprawdę to budowano na lata dla całych rodzin, a te rodziny w tym momencie wyjechały za granicę i w zasadzie te domy stoją często puste, te kondygnacje. Nasz region, w którym myśmy pracowali, to są zazwyczaj spadziste dachy i dosyć dużego kątu, więc chodzenie po tym, trzeba było się zabezpieczać, gdzieś do komina przywiązywać i tak dalej. Ten materiał, wytransportowanie też na ten dach zazwyczaj był dosyć trudny, ale to też było fajne, dlatego że majster zawsze stał na dole, on nam gdzieś tam wiązał tę blachę, a myśmy ją ciągli na linię po jednym arkuszu do góry, no i później żeśmy montowali. Pamiętam do dziś, jak tylko zawsze gdzieś tam kiwnął palcem, żebyście mi tego nie spieprzyli. Więc to powodowało, że myśmy się też dodatkowo starali. Oczywiście inspekcja później na koniec majstra była, ale samo zadowolenie właśnie z tego, że coś się zrobiło dobrze, dawało taką satysfakcję, bo to nie jest też łatwa praca. My często, nawet jako uczniowie, przez wakacje pracowaliśmy, bo było tak, że miesiąc trzeba było przepracować, miesiąc jakby był wolny, no ale gdzieś tam majster zawsze nas namawiał do tego, żeby 2 miesiące pracować, że nam zapłaci jak pracownikom, a nie jak uczniom, więc to nas trochę motywowało, ale też jak się jechało na taką budowę często, to wyjeżdżało się koło 7-8 i wracało się 8 wieczorem, więc tych wakacji w ogóle nie było, więc de facto myślę, że każdy zawód, który jest właśnie idzie w tym kierunku, że nie jest się w tej miejscowości, w której się mieszka, no to się wiąże z tym, że to nie tylko ta praca, ale często te dojazdy powodują, że ta praca się wydłuża.